teraz trochę o powietrzu sobie porozmawiamy. Wiktor Werchałowski, prezes Erli. Ja wam mówiłam już na początku naszego dzisiejszego spotkania o tej aplikacji. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że się spotykamy. Już zdążyłam wychwalać aplikację, ponieważ sama jestem fanką i korzystam od bardzo dawna, szczerze mówiąc. Bardzo mnie to cieszy. Dobrze jest wiedzieć, czym się oddycha. Czy mam na to wpływ większy lub mniejszy, to już jakby zupełnie inna para kaloszy, ale nie zmienia to faktu, że na pewno gdzieś tam ustawia mi dzień po prostu, tak? Że znaczy wiem, co się dzieje i czy spacer to w tym dniu jest dobry pomysł, czy niekoniecznie. Zdecydowanie. Ja zawsze mówię, że cieszę się bardzo, gdy ludzie korzystają z aplikacji, natomiast najlepiej, gdyby takiej konieczności nie było w ogóle. No tak, tak. No bo jednak ta jakość powietrza, no to nie jest powód do chluby i fajnie, że coraz więcej osób jest świadomych i ludzie zauważają to, że jakość powietrza zmienia się w ciągu dnia, ale także na przestrzeni roku, także no to są rzeczy bardzo istotne w kontekście wzrostu świadomości, natomiast no najlepiej, gdyby aplikacja no nie była potrzebna i gdybyśmy mogli oddychać czystym powietrzem. Absolutnie. No ale ta świadomość w nas jest coraz większa, tak jak pan powiedział, ale mimo wszystko jeszcze chyba nie wielu z nas nie zwraca na to uwagi tak naprawdę, czym oddycha, tylko mamy okej, no dzisiaj bardziej czuć z kominów, prawda, tak, ten zapach tak. Taki specyficzny węgla. Mnie osobiście, szczerze mówiąc, ten zapach kojarzy się gdzieś tam z dzieciństwem, że zimą. Jak był z zimą, jak był mróz, tak, to tak. Wtedy ten zapach był taki specyficzny i nie przywiązujemy do tego uwagi. Stąd wspólna akcja Onetu i Erli, żeby nad tym problemem się pochylić. Kampania Oddychaj Polsko. I dzisiaj o tym mówimy, bo dzisiaj duża akcja rusza, bo dzisiaj dzień świeżego, tak? Czystego powietrza. Tak, dokładnie tak. Dzień czystego powietrza. Wspólnie z Onetem przygotowaliśmy duży raport na temat jakości powietrza w Polsce, gdzie podsumowujemy dane z ostatnich 2 lat na temat tego, czym oddychaliśmy przez ten czas i jak ta jakość powietrza się zmienia i jak ona wpływa na nasze zdrowie i życie. Zaprosiliśmy do tego raportu najlepszych naukowców, specjalistów z tej zakresu, ale także polityków, aby podzielili się i zebrać to wszystko w jeden raport, który będzie łatwo dostępny. Mhm. I każdy będzie mógł dowiedzieć się czegoś więcej na temat jakości powietrza. Mhm. To co w tym raporcie takiego się znajdzie, co może nam uświadomić fakt, czym oddychamy i potencjalnie co też możemy zrobić? Znaczy nie chcę na pewno zbyt dużo zdradzać, bo wiadomo, chciałbym odesłać ludzi do raportu. Natomiast wydaje mi się, że to podsumowanie, jak jakość powietrza zmienia się w skali roku, jak to wygląda w miastach wojewódzkich, jak wygląda w mniejszych miejscowościach, a jak wygląda na przykład w małych miasteczkach i na wsi. Ja myślę, że to pokazuje sporo, bo pewne trendy, które można zaobserwować, że ta jakość powietrza głównie pogarsza się zimą. Tak. Jak pani wspomniała, zapach zimy. Ktoś ostatnio wspomniał, że on od dziecka był pewien, że tak pachnie zima. Tak. Do momentu, gdy nie poleciał do Skandynawii i okazało się, że no zima jednak tak nie pachnie. To jest niestety bardzo często zapach, delikatnie rzecz ujmując, brudnego, zanieczyszczonego powietrza, więc myślę, że ten raport, on jakby uwidacznia pewne trendy i może wskazać na przyczyny tego problemu. No wiemy, że Polska się z tym problemem wzmaga, nie od dziś, natomiast są też pewne dobre zjawiska, które obserwujemy, że ta jakość powietrza jednak się poprawia. O, no to dobrze, bo przyznam panu szczerze i państwu, że tydzień temu byłam w okolicach Kłodzka i tam aplikacja cały czas krzyczała, że generalnie powinnam zamknąć się w czterech ścianach i absolutnie nigdzie nie wychodzić, bo szczerze mówiąc przez 2 dni chyba bolała mi głowa, bo to była masakra. Zresztą patrząc na to, jaki kolor dymu wydobywał się z kominów i wydobywa, no tak, nie świadczy to dobrze o tym, czym tam palimy. Nie świadczy dobrze i no, pytanie, co z tym zrobić później, tak? No bo właśnie. Możemy się zamknąć w domu, natomiast ta jakość powietrza wewnątrz jest analogicznie jak na zewnątrz. W naszym raporcie przygotowaliśmy także wywiady z najlepszymi specjalistami z tego zakresu, z lekarzami, którzy mówią też o wpływie jakości powietrza na nasze zdrowie. I to jest przerażające, bo to nie jest tylko wpływ na układ oddechowy, na nasze płuca, ale także na układ krwionośny, chociażby na nasz mózg, na naszą inteligencję, zdolności poznawcze wśród najmłodszych, wśród dzieci, także no
to robi rocznie robi 40, około 40 tysięcy ludzi, ponad prawda? 40 tysięcy osób w Polsce. Z powodu złej jakości powietrza umiera. Dokładnie tak, więcej niż w wypadkach samochodowych. No to pokazuje skalę problemu. A skąd to się bierze? Dlaczego my jesteśmy to tym czerwonym takim punktem na mapie Europy? Nie wiem, patrząc chociażby na naszych sąsiadów, nie wiem, na Niemców i tak dalej. Wydawać by się mogło, jesteśmy tak blisko siebie. No powietrze nie ma żadnych granic i ograniczeń. Dlaczego tamten problem na przykład tak, występuje, no, tutaj, a u nas jest? Tutaj trzeba zajrzeć do źródeł, bo problem jakości powietrza no to jest problem głównie mniejszych miejscowości w Polsce, gdzie ludzie używają niskiej jakości węgla i często ogrzewają swoje mieszkania no, kiepskiej jakości paliwem. I stąd ten problem głównie się bierze. On jest zauważalny głównie w zimie, po godzinie 16, gdy ludzie wracają do domów, zaczynają ogrzewać swoje domy i To jest problem nasz polski, natomiast on jest również zauważalny na przykład w Rumunii, co również pokazaliśmy w raporcie, bo nasze urządzenia są zainstalowane w Bukareszcie i tam ta jakość powietrza również nie jest czymś, czym mieszkańcy Rumunii mogą się chlubić. Mm-hmm. Tych punktów, gdzie mierzona jest jakość powietrza, jest bardzo wiele, bo jest ponad 3000, tak? Blisko 3000. Blisko tak, w Polsce. 3000 i planujecie to w jakiś sposób rozszerzać, żeby jeszcze ta mapa tak. cały czas się poszerzała? Absolutnie tak. Znaczy, naszym celem od samego początku było dostarczanie i misją ogólnie naszej spółki jest dostarczanie informacji na temat jakości powietrza i zwiększanie świadomości poprzez pewną edukację. I szczerze mówiąc, od samego początku myśleliśmy o tym, aby tą jakość powietrza mierzyć nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Zainstalowaliśmy pierwsze urządzenia w Dubaju na przykład, w Dżakarcie, w Indonezji czy w Ekwadorze. No i mamy nadzieję, że stworzymy taką globalną sieć monitoringu jakości powietrza. Dzisiaj jeszcze co warto dodać, w Dzień Czystego Powietrza, przy tym głównym wyjściu w centrum ze stacji metra, przechodnie mają otrzymywać sadzonki takich antysmogowych roślin. Absolutnie, też, oraz kawę. Oraz kawę. I dzięki temu w jakikolwiek sposób można się przyczynić. Zostawiać też można samochody w domu i korzystać z komunikacji miejskiej. Bądź korzystać z samochodów elektrycznych na przykład. Albo, dokładnie chciałam tego mówić. Absolutnie tak. I tak jak pan powiedział, no, trzeba podejmować te małe chyba działania, tak sobie myślę, że gdzieś tam to ziarnko do ziarnka spowoduje, że może... Oczywiście systemowe też są niezbędne. Absolutnie. My od samego początku twierdziliśmy, że współpraca na przykład z Onetem i robienie takich akcji właśnie jak przygotowanie tej kampanii Oddychaj Polsko, przygotowanie raportu jest niesamowicie istotne w kwestii zwiększenia świadomości i edukacji, bo to jest coś, z czym my się zmagamy. Większość osób, nawet z naszych rodzin, których pytamy, jaka jest jakość powietrza, oni często nie są tego świadomi, więc to jest bardzo istotne, żeby tą świadomość zwiększać i żeby ludzie zauważyli ten problem, nie tylko zimą, gdy rzeczywiście można zauważyć powietrze, ale także, że to doskwiera nam również w ciągu na przykład lata. Absolutnie. Zaglądam do aplikacji, dobre powietrze, dzisiaj jest dobre i czyste powietrze, więc generalnie tak. Można wychodzić, bo chyba jest dość wietrzny dzień i poza tym jest ciepło, więc też tak. W tych piecach nie pojawia Absolutnie. Się Absolutnie, także można wziąć głęboki oddech. A przy tej temperaturze to nawet są odważni, którzy na rowerach na przykład się przemieszczają, przynajmniej po Warszawie. Też polecamy. Bardzo dziękuję, Wiktor Warchałowski, za spotkanie. Dziękuję Dzięki serdeczne, bardzo. Wszystkiego dobrego.